Są takie momenty w życiu, w którym po prostu musisz się przejść po pokoju, ponieważ masz kłopocik. Gdy usłyszysz, gdy zobaczysz coś, albo jesteś świadkiem sytuacji, która jest taka, jak to by powiedzieć, no kłopotliwa, a nawet tak ładnie nazywając, żenująca. Tak się składa, że jestem ekspertem od takich momentów, od cringy momentów. Jestem najbardziej awkward osobą, jaką znacie. Lepiej mi nie podawajcie ręki, jeżeli mnie spotkacie w prawdziwym życiu. Potwierdzi wam to mój każdy kolega i mam mnóstwo historii, których bym nie chciał nigdy w życiu opowiadać. I też widziałem mnóstwo rzeczy, których nie chciałbym nigdy powtarzać. Dlatego dzisiaj przetestuję moje możliwości i spróbujemy wytrzymać 12 minut bez cringowania, bez przejścia się po pokoju, bez takiego zamknięcia oczu, powiedzenia idę AFK w moim życiu. Nie dzwońcie, nie piszcie. 40 tysięcy w górę to kolejny odcinek z Try Not To Cringe Challenge. Challenge. Oj, byłem Marta. No, tak ja, Marta. Tak ja. Jak się domyślam, to chodzi o to, że mieli się pocałować jako zupełnie nieznajomi. Co? O nie, o nie, o nie, my to nie, już to widzieliśmy. O Jezu, tak. I think my strategy is just go jakby, for the kiss, maybe I'll be able to like slip jakby, tongue. Jeżeli macie problemy z tym, żeby spotkać jakąkolwiek kobietę waszego życia, nigdy w życiu nie idźcie do żadnych programów z randkami, gdzie trzeba kogoś pocałować w dupę, pośladek, cycka, sutek, czoło. Po prostu nie, nie idźcie tam. To się źle skończy, to naprawdę się źle skończy. To nie może wyjść dobrze. O Jezu. Hey. How's it going? Good, how are you? Good. What's your name? Emily. I'm Josh. Hi. Can I kiss you? Jezu, nie! YouTubers! YouTube! Nie podawajcie sobie nigdy w życiu ręki nikomu! Boy there. It depends on who the you is referring to. Za nieumiejętne reklamowanie rzeczy powinna być kara śmierci. Wow, okej. A teraz, jak się już pośmialiśmy, to było naprawdę bardzo creepy. You look like a young lady who likes to give lots of hugs and kisses on, do you? Not really. Not really. Co to jest? Have a hug and a kiss? Co to się dzieje? I can't have one? To w telewizji? Even if I say and whisper in your ear that Allison... Co ja oglądam w ogóle? Co to za program w ogóle? Co ja właśnie w tym momencie obejrzałem? Przepraszam was, aczkolwiek chyba w tym momencie... Wow, nie wierzę, że takie coś istnieje. Co ja obejrzałem? Wystarczy. Ja już się tego naoglądałem, ja już to mam za sobą, to już jest przeszłość, ja już nie chcę do tego wracać, okej? Okay? What we're doing is, John would like me to ask you whether he could, make out with you. Oh, that's a bit different to a kiss. Bierz ją! Znaczy, zgódź się! Co?
Alright, let's get it over with. O kurwa. No. Ja właśnie, to jest YouTube? Co ja właśnie oglądam? Nie, nie, Jezu. How's that? Too much? Nie. Enough. Nie, proszę. Maybe we should get a bit closer together. Oh, no. To jest znowu ten typ. I co będziesz zrobić, stary? Co? Nie. Czy będziesz się znowu lizał z mamą? Czy ktoś ma ochotę, że wpadł do niego do domu i się przyjdzie z jego matką? Żaden kłopot! Lubię bardzo mamy! Okej, to było takie miłe. Okej, to są już takie bardziej, bo to są już takie bardziej... To już są już takie... Okej, to już jest takie... I'm gonna leave a hard footprint on that room, so when I leave, they're gonna be talking about me. Who was that guy? Oh, J-Star. I think I could be the next big thing. O kurde, to jest jakiś mega raper teraz. Jakoś się wyglądam takiego rapera, który da radę, nie? Jestem ciekaw, dawaj. Okay, what are you gonna sing for us? My own version of Alexander Burke, Hallelujah. Oh great. Hallelujah. Okay. Good luck. Nigdy w życiu to nie śpiewajcie, jeżeli idziecie na jakikolwiek Mam Talent. Major the baffled kid, composing hallelujah. Nie. To znowu on. On znowu jedzie do kogoś, do mamy i się z nią przelizuje. O nie. To trzeba włączyć, trzeba to włączyć. Ale bierz pilot, wyłącz to, zanim to zrobię. Nie. O Boże, już to widzieliśmy, już to jest. Za dużo jest. Co tu się dzieje? Co ja widzę? Co ja oglądam? Czy tam jest gdzie... Za dużo. Nie, błagam. Nie mam dobre wspomnienia z tą piosenką, ona jest super. Do you wanna be my girlfriend? I can't wait another day. These other girls are such a bore. A bunch of whores. Only you can make me say. Jeżeli kiedykolwiek pomyślisz, że to dobry pomysł, aby na przykład kurwa mać zaśpiewać piosenkę dla dziewczyny, żeby jej powiedzieć, że ma iść spać, to nie, to lepiej może nie. Sobie odpuść, pomyśl sobie, przemyśl to. Rapper, hip-hop style. I like to rock and I like to roll, shaking my booty and my pantyhose. Dlaczego? To wygląda tak, jakby wasza ciocia się nawaliła i postanowiła pójść śpiewać. I wy tak siedzicie w salonie, patrzycie na to i mówicie, naprawdę mam ochotę tylko i wyłącznie skończyć w tym momencie moją rzeczywistość. Okej? Czy on robi właśnie pranka z włamywaniem się komuś do domu? Czy on robi właśnie pranka, że włamać się komuś do domu? Co jest? Ci goście włamali się komuś do domu, żeby pomagać jego rzeczy. Chyba nowy pomysł dla naszych pranksterów. Can't touch this. Look at my eyes, man. Can't touch this. Yo, watch me. W pewnym momencie jesteś w takim wieku, że okej, możesz sobie nagrywać, robić co tylko i wyłącznie masz ochotę. Tylko nie wrzucaj tego do internetu. Moi drodzy, wydaje mi się, że mam dosyć, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć spróbowanie Nie pójście sobie challenge, to zostawcie łapkę w górę, to zrobię trenatu kryzysy polskich filmików, gdzie tak po polsku będziemy próbować nie uciec za trzymowania. Dziękuję, pozdrawiam, serdecznie, notatki, nie? No i trzymajcie się, co nie?